Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Rafał Mikuła, dyrektor generalny Human Group, która rekrutuje między innymi do zakładów w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, mamy atak Rosji na Ukrainę, działania wojenne. Jak się zmieni rynek pracy polski, dolnośląski, wałbrzyski w wyniku agresji Rosji na Ukrainę? Przede wszystkim wymaga to bardzo dużego potępienia ze strony wszystkich, myślę tutaj, narodów europejskich, całego świata, co już nastąpiło i jest bardzo haniebnym czynem, który niestety nastąpił. Jak się zmieni rynek pracy? To jest to bardzo trudne pytanie z uwagi na to, że liczba uchodźców, która przekroczyła granicę już dzisiaj, to ponad 1 000 000 osób z Ukrainy. No właśnie, z jednej strony mamy głównie Ukrainki, tysiące kobiet, które z Ukrainy przyjeżdżają do Polski z dziećmi, które uciekają przed agresją Rosji, a z drugiej strony mamy informacje o Ukraińcach, którzy wracają do swojej ojczyzny, żeby bronić kraju przed najeźdźcą. Ostatnie dane z weekendu mówiły o około 60-70 tysiącach Ukraińców, którzy wrócili do kraju. Tak, dzisiejsze dane, które udało nam się w ministerstwie uzyskać, to już ponad 100 tysięcy osób wyjechało na Ukrainę, żeby bronić Ukrainy, więc jest to przy tak dużym udziale pracowników z Ukrainy, dane wskazują między 2,5 a 3 miliony pracowników ze wschodu, którzy u nas codziennie podejmują zatrudnienie, więc jest to promil, ale mimo wszystko duża część mężczyzn, głównie tak naprawdę to mężczyźni. Więc patrząc na nasz rynek pracy, który do tej pory miał duże potrzeby, ilość wakatów na ubiegły rok, trzeci, czwarty kwartał, to było około 153 tysięcy wakatów, które należało uzupełnić. Głównie to było przemysł, budownictwo, także gastronomia. W czwartym kwartale to jest głównie logistyka, okres świąteczny, więc to zapotrzebowanie jest jeszcze większe. Więc z jednej strony możemy powiedzieć, że ilość osób, która przekroczyła granicę, teoretycznie są to osoby, które mogłyby to zatrudnienie znaleźć. Pamiętajmy jednak, że te osoby, które do nas przyjeżdżają, są to kobiety. Kobiety z dziećmi, kobiety w traumie, która pozostawia tak naprawdę swoje piętno na całe życie i wymaga to bardzo dużej opieki psychologicznej, więc my jako firma i też jako pozostali pracodawcy, także w rynku wałbrzyskim, podjęliśmy wszelkiego rodzaju działania, które mają na celu pomoc, opiekę nad tymi osobami, głównie nad dziećmi. Pamiętajmy, że to życie dla nich powinno się toczyć takie, jakby tej sytuacji nie było, bo to jest jednak dla nas bardzo ważne, żeby tutaj psychologicznie tą opieką otoczyć. Rynek pracy w Polsce to przede wszystkim są zawody, gdzie chociażby widzimy na rynku wałbrzyskim w ciągu 2 lat zapotrzebowanie na nowych pracowników to jest około 4,5 tysiąca miejsc pracy. Ile znajdzie z tych osób, które przekroczyły granicę pracy? To już tak naprawdę kwestia doświadczenia, kwalifikacji osób, które do nas przyjechały. Rynek polski jest w stanie Panie dyrektorze, te 4,5 tysiąca pracowników, których będzie potrzebnych na rynku wałbrzyskim, to są jakie zawody? To są pracownicy zakładów w strefie, które obecnie działają? Czy tak pan ocenia tą chłonność rynku pracy wałbrzyskiego, czy też w ogóle wszystkich zakładów w aglomeracji wałbrzyskiej, nie tylko w strefie? To są przede wszystkim zakłady strefowe. To są zakłady, które będą także się rozbudowywały. To są nowe inwestycje, które są planowane na przestrzeni tego okresu czasu. Więc przy takim niskim poziomie bezrobocia uzupełnienie takich wakatów byłoby niemożliwe bez wsparcia pracownikami z zagranicy, bo my nie mówimy tylko o pracownikach ze wschodu. Pamiętajmy, że rynek wałbrzyski, jak i rynek dolnośląski, rynek całego kraju, to już nie tylko są pracownicy ze wschodu. Coraz więcej firm stanęło przed koniecznością wsparcia się także innymi
kierunkami, co pozwoliło zmniejszyć ilość wakatów, ale mimo wszystko nie całkowicie wyeliminowało wakatów, bo wciąż ta ilość jest duża. Tak jak też wcześniej mówiłem, z tego miliona osób i tak naprawdę liczby pokazują, że będzie to jeszcze więcej na przestrzeni najbliższego okresu czasu, może nawet dojść do 4 milionów uchodźców z Ukrainy. Dane, które także zebraliśmy, czy to z ministerstwa, czy to ze Straży Granicznej i także z naszych rynków zachodnich, gdzie także jako Human Group działamy, 1/3, około 1/3 fali uchodźców wyjeżdża na zachód. Zachód, Skandynawia, więc proszę zobaczyć, że ta liczba nie do końca odzwierciedla tą ilość, którą słyszymy w mediach. Kolejną kwestią jest to, że grupa osób, które przyjeżdża, nie wszyscy są zaktywizowani zawodowo. To też jest bardzo istotna kwestia, ilość osób, które przyjeżdża, są to kobiety z dziećmi, więc szacuje się, że około 20-25% z tej grupy mogłoby podjąć pracę, co przy 1/3 osób, które pozostaje w Polsce, de facto w jakikolwiek sposób pomoże nam. Rynek pracy jest w stanie wchłonąć około 700 tysięcy osób. Myślę, że ta liczba jest mimo wszystko może być większa, co nie zmienia faktu, że główną bolączką pracodawców, nie tylko w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej, jest brak mężczyzn. Dużo firm, z tego co słyszymy, rozmawiamy, nie jest w stanie się przestawić na możliwość zatrudnienia w większym stopniu kobiet. Mimo wszystko pamiętajmy, nie do wszystkich prac jesteśmy w stanie zatrudnić kobiety. A o jakich zawodach pan mówi przede wszystkim? W których będzie można zatrudnić, tak? W których będzie można zatrudnić kobiety i do których kobiet nie można zatrudnić? Przede wszystkim tam, gdzie nie można, to wszystko, co związane z ciężkimi pracami fizycznymi. Są to prace budowlane, gdzie wiosną zawsze widzimy ożywienie. Generalnie na rynku wałbrzyskim też duża ilość deweloperów, która rozpoczęła swoje budowy, też ma te braki, permanentne braki, które są już od wielu lat. Więc oczywiście w niektórych zawodach coraz więcej widzimy możliwość zatrudnienia kobiet. Dodatkowo ciężkie prace w przemyśle, gdzie ewidentnie z uwagi... Pamiętajmy także, że są pewne limity ustawowe, których nie możemy przekroczyć, więc kobieta nie jest w stanie podjąć pracy w takich zawodach. Dużo w branży automotive, gdzie są to ciężkie elementy, duże, wymagające sprawności fizycznej, wyklucza z automatu możliwość zatrudnienia kobiety, ale grono też pracodawców w taki sposób ułatwia możliwość podjęcia pracy, żeby stworzyć te warunki, które będą pozwalały zatrudnić te kobiety. Więc mamy do czynienia z sytuacją, która z jednej strony może pomóc pracodawcom, żeby otworzyli się na zatrudnienie kobiet, z drugiej strony niestety pamiętajmy, że duża część firm niestety nie będzie mogła tego technologicznie zrobić. Tak samo sytuacja dotyczy chociażby edukacji. Duża ilość dzieci, która będzie musiała w Polsce przez pewien okres czasu podjąć tą edukację, to też nam ułatwi, że przedszkola, szkoły, żłobki będą mogły zatrudnić osoby z językiem ukraińskim, bo jakoś te dzieci będą musiały się komunikować. Także handel, Izba Handlowa także tutaj wspominała, że to może być dosyć duże wsparcie dla tej branży z uwagi na to, że bardzo duże zapotrzebowanie w handlu jest, było i będzie. To także dotyczy gastronomii, która bardzo mocno gdzieś ten brak ludzi odczuwała. Więc myślę, że to się wszystko tutaj będzie bilansowało. Mimo wszystko pamiętajmy, że mężczyzn będzie wciąż brak. Gastronomia i handel. Tak. Tak. A pan jest w stałym kontakcie na pewno z zakładami, z przedstawicielami zakładów z Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Co mówią na temat pracowników z Ukrainy? Czy już zauważają, że wyjeżdżają, że jest jakiś problem w wyniku? Tutaj przede wszystkim jest to dzisiaj 12 dzień i powiem, że ilość pracowników, która jest w Wałbrzyskiej Strefie, a ilość osób, które wyjechało, jest bardzo niewielka.
to pokazuje też, że duża część osób, która tutaj na miejscu pozostaje, to ma tutaj przeniesiony swój ośrodek do życia. Są to osoby już, które są w Polsce dłuższy okres czasu, mają dokumenty, które pozwalają im podejmować zatrudnienie na okres powyżej roku, mają karty pobytu, czy to tymczasowego, czy stałego, karty Polaka. Niektórzy starają się o obywatelstwo, więc te ilości są niewielkie. W skali kraju, tak jak mówiłem wcześniej, mówimy o około 100 tysiącach osób, które wróciło, więc ten odpływ nie jest jeszcze tak odczuwalny, chociaż dzisiaj miałem okazję przed naszą rozmową rozmawiać z dyrektorem jednego z największych zakładów produkcyjnych w Polsce, który mówił, że dzisiaj na zmianie kilku mężczyzn powiedziało, że czeka na powołanie, jak tylko to dostaną, to będą musieli wrócić na Ukrainę. Więc my też nie wiemy de facto, ile osób wciąż może opuścić nasz kraj, ponieważ te powołania, z tego co słyszymy, są na bieżąco uruchamiane, więc czyli ukraińska armia poszukuje swoich mężczyzn na terenie Polski, tak? Tak. Z tego co wiemy, są komunikaty, gdy dostają. Pamiętajmy, było do Polski, przyjeżdżały osoby, które miały bardzo różne wykształcenie, miały bardzo różne zawody, więc zdarzało się, że potrafili pracować prawnicy na liniach produkcyjnych, więc tak samo jest w kwestii obronności. Byli to żołnierze, którzy pracują, więc w sytuacji, myślę, że duża część osób, która wyjechała, byli to właśnie żołnierze, którzy po prostu zostali też powołani od razu, więc też rezerwiści. I to ma miejsce w dalszym ciągu. Tak jak mówię, klient bardzo się mocno obawia, co będzie, bo jednak 90% załogi stanowią mężczyźni, dlatego tak ważna jest dywersyfikacja tego kierunku, żebyśmy w pewnym momencie zdali sobie sprawę, bo bardzo chwalebne jest to, w jaki sposób pomagamy, jak cała Polska się zjednoczyła i staramy się na każdym możliwym etapie pomóc pracownikom, ich rodzinom, uchodźcom, co jest fantastyczne, ale z drugiej strony przy tak dużym teraz zapotrzebowaniu na artykuły spożywcze, chemiczne, czyli kosmetyki, wszystko to, co jest potrzebne do codziennego życia, mamy też w wielu firmach obecnie dużo większe zapotrzebowanie na pracowników, więc musimy się też z tym zmierzyć, że musimy zarówno pomóc tym, którzy przyjeżdżają, zarówno pomóc tym klientom, którzy w tym momencie potrzebują jeszcze wzmożonej ilości pracowników. A pan się nie obawia takiej sytuacji, że ukraińska armia w jakiś sposób dotrze do wielu mężczyzn pracujących w wałbrzyskich zakładach, w dolnośląskich, w Polsce i będzie nakazywała powrót do kraju, stawiając swoich obywateli przed trudnym wyborem pracy w Polsce, a obowiązku obrony ojczyzny? Ostatnio na zarządzie mieliśmy właśnie taką dyskusję, co się stanie w sytuacji, kiedy taka sytuacja może mieć miejsce. I przyznam się szczerze, są obawy w związku z taką sytuacją. Pamiętajmy jednak, musimy być na to przygotowani. Ja nie chciałbym jednoznacznie mówić o tym, bo my jako firmy nie mamy żadnego prawa powiedzieć im, nie zostańcie w Polsce. Oczywiście. Więc tutaj jakby oddzielam tą kwestię aspektu patriotycznego versus biznes. Myślę, że nikt z nas w Polsce nie chciałby się z takiej sytuacji znaleźć, więc dlatego wolałbym pokazać, że my na tą sytuację i tak powinniśmy być gotowi. Bo to, że oni wyjadą, myślę, że ta ilość będzie jeszcze większa. Przewidywania co do okresu, w którym będzie już wojna trwała, są bardzo różne. Więc tak jak panu mówię, te kontakty między Ministerstwem Obrony Ukrainy a pracownikami, nie tylko w Polsce. Pamiętajmy, że pracownicy z Ukrainy nie są obecni tylko w Polsce. Tak jest. To są także kraje jak Czechy, Słowacja, Rumunia, więc no i oczywiście i wiele innych, Niemcy, Holandia, więc tamci pracownicy wracają też z tamtych kierunków, co de facto napływ pracowników robi się duży, ale kobiet i dzieci
ale odpływ mężczyzn jest znaczący. Więc żeby jakby odpowiedzieć na to pytanie, to oczywiście jest taka możliwość, tak się może wydarzyć, no ale musimy jako pracodawcy być przygotowani na dywersyfikację kierunków, w tym rozszerzenie kierunków geograficznych, skąd będziemy ściągać kolejne osoby. I jakie to będą kierunki? Już w tym momencie na rynku polskim poza Ukrainą są dostępni pracownicy z Mołdawii, z Gruzji, z Armenii. Niestety, trzeba tutaj powiedzieć, z Rosji także, ale w bardzo małym stopniu z Białorusi. Od dłuższego czasu już dużo firm korzysta z pracowników z Filipin, z Wietnamu. My także od zeszłego roku nawiązaliśmy współpracę z kierunkami z Etiopii, z Meksyku, Kuba, więc proszę zobaczyć, jak duża teraz ilość tych kierunków się jeszcze przed nami musi otworzyć. Kazachstan, Uzbekistan, żeby uzupełnić to, co będę powtarzał jak mantrę, brak mężczyzn w Polsce, bo on pozostanie. A jakiej pomocy będą potrzebować teraz ukraińscy pracownicy od państwa polskiego, ci, którzy przyjeżdżają, czyli kobiety i ci, którzy zostają, głównie mężczyźni, ale też pracodawcy? Zaczynając od tych, co przekraczają granice uchodźcy, którzy się w Polsce pojawili, to przede wszystkim pomoc psychologiczna, pomoc w zakwaterowaniu, w dotarciu do swoich rodzin, które są często w Polsce już tutaj pracujące. Ciepły posiłek, przytulenie, coś, co tak naprawdę ma tym pracownikom, tym osobom jakkolwiek w tym danym momencie stworzyć jakieś poczucie bezpieczeństwa, tak? Tak, dokładnie. Brakowało mi słowa, żeby tutaj żadnego też niezbyt pasującego nie użyć. Tak więc to wszystko pracodawcy, firmy, osoby prywatne, rząd robią, więc myślę, że tutaj bardzo dużo z tej strony zostało już przekazane. Co do pracodawców, to proszę pamiętać, że zatrudnienie pracowników ze wschodu, czyli tutaj z tych 6 krajów, gdzie obowiązuje skrócona procedura zatrudnienia tych pracowników, do tej pory zajmowało to około 7 dni. Specustawa, którą z tego co słyszymy, rząd dzisiaj przyjął w trybie obiegowym, ona pozwoli na zatrudnianie pracowników ze wschodu, z Ukrainy, którzy przekroczyli po 24 lutego granice, którzy mają legalny pobyt, możliwość podjęcia pracy. Więc to jest duże ułatwienie dla pracodawców, ponieważ skraca to, tak naprawdę z dnia na dzień będzie można tą osobę zatrudnić na takich samych zasadach jak pracownika z Polski. I to jest taka procedura, która pańskim zdaniem jest dobra. Pamiętajmy, że to dotyczy pracowników, którzy stanowią zdecydowaną większość w tym momencie pracowników, którzy z zagranicy u nas pracują, więc z jednej strony ułatwia to dostęp do tych pracowników, ale pamiętajmy, że tutaj też jest furtka, w sytuacji, kiedy oby ta wojna się skończyła jak najszybciej, kryzys humanitarny zakończył się z jak najmniejszym ubytkiem dla tych osób, to ta ustawa może zostać jakby zakończona, więc pytanie, jak to daleko idące ma konsekwencje. Pamiętajmy także o dyrektywie unijnej, która także ma pozwolić i ułatwić możliwość zatrudnienia tych pracowników nie tylko w Polsce, a także na terenie Unii Europejskiej, więc to jest kolejna kwestia, która może tak naprawdę zdecydować o tym, że poza czynnikiem, którym głównie przyjeżdżają pracownicy ze wschodu do Polski, czynnikiem finansowym, to może być także jakby czynnik, że te osoby będą miały ułatwioną możliwość relokacji swojego miejsca i Polska już będzie mniej atrakcyjnym krajem do zatrudnienia w sytuacji, kiedy będziemy mieli uwolnione rynki zachodnie, gdzie pamiętajmy, no stawka wynagrodzenia też jest wyższa. Oczywiście koszty życia są też inne i tutaj też trzeba głośno o tym mówić, że to nie jest tak jak w Polsce, tylko jednak te koszty są wyższe, no, ale mimo wszystko to ułatwienie dla pracodawców będzie znaczące, bo ułatwi to możliwość zatrudnienia tych kobiet z dnia na dzień, ale pod warunkiem legalnego pobytu, który będą uzyskiwali po przekroczeniu granicy.
Dziękuję bardzo. Rafał Mikuła, dyrektor generalny Human Group, która rekrutuje pracowników m.in. do zakładów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.